Zobaczmy, co tu dziś mamy. Oto kolejna opowieść. Flegmatyczna Fizia. Myślę, że zdarzyło wam się mijać ślimaka na ścieżce czy chodniku. Z takim ślimakiem to nie wiadomo, czy żyje, śpi, czy po prostu wolno, bardzo wolno, dokąd zmierza. Podobnie było z flegmatyczną Fizią. Sama nie uważała się za powolną. Ona uwielbiała się rozglądać i obserwować różne rzeczy. Inne skrzaty tak się śpieszą, że w życiu nie zobaczą nic ciekawego, mawiała. No cóż, bycie powolnym jest zwykle bez znaczenia, tylko że Fizia dostarczała do domu zakupy ze sklepu swego ojca. Nim je przyniosła na miejsce, mleko kwaśniało, lody roztapiały się, a chleb porastała pleśń. W końcu dostała rower dostawczy. Jestem przekonany, że widzieliście już taki rower. Jest pomalowany na czarno, a z przodu ma duży koszyk na skrzynki z oranżadą i inne dobra. Jednak Fizia nadal była flegmatyczna. Na swoim rowerze nadkładała sporo drogi, aby obejrzeć miejsca, w których jeszcze nigdy nie była. Zatem przydzielono jej konia z zaprzęgiem. Konie znały drogę i nie słuchały Fizi, gdy ta prosiła je o skręcenie w inną stronę. Niestety, nie słuchały również, gdy Fizia krzyczała, by się zatrzymały. Więc towar nadal przybywał z opóźnieniem. Tu jednak skończyła się cierpliwość ojca Fizi. Wybudował jej wyciąg linowy ponad całym miastem, aby Fizia mogła przesuwać się po linie nad domami i wrzucać zakupy z krzatą przez kominy. Przez jakiś czas wszystko szło naprawdę dobrze. W mieście zaczęto ją nawet nazywać błyskawiczną Fizią. Ale Fizia nie była zadowolona. Narzekała, że nie ma czasu się rozejrzeć, a gdy tak sunie w dół równie szybko jak inne elfy, cierpi na zaburzenia żołądkowe. Teraz więc ojciec Fizi sam zajmuje się dostawami, zaś Fizia obsługuje w sklepie. Skrzaty dostają świeże zakupy do domu i choć Fizia jest nadal flegmatyczna, w sklepie panuje miła atmosfera i zawsze można pogawędzić. A wyciąg linowy? Cóż, cieśla Czesław był bardziej niż szczęśliwy, mogąc zażywać na nim przejażdżek bez ograniczeń.